Jadę na miejsce startu. Kolonia to Pilec. Emi już gotowa na spacer. Także zaraz ruszamy. Dzień dobry. 18 lutego 2023 rok, sobota, godzina 10. Z góry przepraszam Was za trzaski, jakie być może się pojawią. Raczej na pewno. Bo jestem po tym huraganie, co był w nocy, po takim dosyć silnym. Po drodze widziałem masę powalonych gałęzi. Dlatego dzisiaj wycieczka stricto na otwartą przestrzeń. Generalnie jestem w Topilcu, właściwie na kolonii. Tu już jest Narwiański Park Narodowy. Chcę zobaczyć głównie, czy są jakieś, czy jest jakieś ptactwo. Bo już widziałem, że gęsi przyleciały, żurawie. No zobaczymy, jak to w okolicy się to, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj bez drona z dwóch powodów. Pierwszy to bardzo silny wiatr. No i jest tutaj na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego, gdzie obowiązuje całkowity zakaz latania dronem. Ze mną dzisiaj jest Emi. Już jest po fryzjerze. No dobra, to co? W drogę! Dookoła rozlewiska. Tam w oddali takie dwa białe łabądki. Spróbuję pokazać Wam je na tą kamerę. Wziąłem specjalnie kamerę z większym zoomem. Zobaczymy, na ile uda się to nam przybliżyć i zaraz zobaczycie, co z tego będzie. Ale tam z daleka włosie nagrywa. Świeżutki ślad łosi. To chyba te, które widziałem z daleka. Widziałem na tej kamerze. Ale zobaczcie, jak poszły. Także świeżutkie, zobaczcie, jaki duży ślad, olbrzymi. Znalazłem pierwszego żurawia. Jest tam daleko, zaraz przestawię się na drugą kamerę, żeby go Wam przybliżyć i pokazać. Ale tam pod laskiem widzę wyraźnie żurawia. Przełączam się na drugą kamerę. Jestem w okolicy kolonii Topilec. Tam na polu daleko dostrzegam gęsi. Zaraz próbuję Wam to pokazać z tej drugiej kamery. Ale to wygląda mi na gęś gęgawą. No dobra, zmieniam kamerę. Zobaczymy, co będzie z niej widać. Słuchajcie, nie sposób podejść tego ptactwa. Trzeba albo mieć czatownię jakoś, albo specjalny strój, żeby podejść i z bliska móc to wszystko zaobserwować. Ale i tak mam dużo satysfakcji, że udało mi się dzisiaj zobaczyć żurawie, gęsi, usłyszeć glęgor żurawia. No dobra. Czas na podsumowanie. Przeszliśmy między 7 a 8 km. Tak mi się wydaje, tutaj jak tradycyjnie macie
podgląd, ile to wyszło naprawdę. Bardzo silny wiatr. No dużo zwolonych, powolonych gałęzi drzew. Ale celem było, żeby spotkać ptactwo. Więc to ptactwo jest. Widzieliśmy gęsie, bardzo puchliwe. Nie dało się blisko podejść. Żurawie widziałem. No ale najfajniejsza przygoda to była też taka, że spotkałem w oddali łosie. Także można powiedzieć, że już biologiczna taka wiosna pomału tutaj wraca. Coraz więcej ptactwa i na pewno z tydzień na tydzień tego będzie więcej. Nie wiem, jaki planem na przyszły tydzień. Może Puszcza Knyszyńska, może gdzieś też w okolicy Narwiańskiego Parku Narodowego. Także serdecznie pozdrawiam z Narwiańskiego Parku Narodowego. Cześć, trzymajcie się. Emi, chodź powiedz, jak ci się wycieczka podobała. Na zakończenie. Powiedz wszystkim, jak ci się wycieczka podobała. Emcia. No. Emcia. Jak ci się wycieczka podobała?